Cześć! Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Gdy nagrywamy ten odcinek, jest piątek rano i miałyśmy dużą niespodziankę, ponieważ znowu przywitała nas za oknem zima, napadało nas bardzo dużo śniegu i jest biało. Jednak dzisiejszy odcinek będzie wiosenny, ponieważ będzie dużo koloru, będzie energetycznie, no i zdecydowanie będzie to odcinek dla dziewczyn, które cenią sobie wygodę, ponieważ dzisiaj będziemy mierzyły dresy z najnowszej kolekcji Pepco. Wczoraj dziewczyny wybrałam się na zakupy do Pepco i od razu moją uwagę przykuły te kolorowe dresy, więc postanowiłam je kupić. Co prawda kupiłam tylko 4 zestawy i zastanawiałam się, czy nagrywać ten odcinek, ale stwierdziłam, że najwyżej będzie on króciutki, ale być może okaże się dla którejś z Was pomocny. Także jeśli ta tematyka Was interesuje, to zróbcie sobie coś do picia, rozsiądźcie się wygodnie, a my zapraszamy Was do oglądania. Zacznę od dresu w kolorze szafirowym. Zarówno spodnie, jak i bluzę możecie kupić osobno. Wspomnę od razu o składzie, ponieważ w ich składzie mamy 85% bawełny i 15% poliestru. Jeśli chodzi o spodnie, to są to spodnie ze średnim stanem. W pasie mamy gumkę i troczki. Natomiast nogawki zakończone są ściągaczem. Zobaczcie, tak spodnie prezentują się w całości. Posiadają one kieszenie. Natomiast jeśli chodzi o bluzę, to zobaczcie, ona również jest gładka, tak prezentuje się z tyłu. Jest ona nieco dłuższa, tak wygląda w całości. No i zobaczcie, jest ona w tej partii dopasowana. Ja dla mnie zdecydowanie wolałabym, gdyby była ona luźniejsza, wtedy mogłabym ją właśnie tak nosić puszczoną luźno. No w tym przypadku raczej tak bym jej nie nosiła, bo po prostu ten efekt mi się nie podoba. I zdecydowanie nosiłabym ją w taki sposób. Uważam, że tak wygląda zdecydowanie lepiej. Zastanawiałam się nad wyborem większego rozmiaru, ale stwierdziłam, że no tu oczywiście będzie ona szersza, ale mogą być na mnie za długie rękawy, no i może być za szeroka w ramionach, więc zrezygnowałam z tego pomysłu. Mam na sobie, kochani, rozmiar M, zarówno spodnie, jak i bluzy. No i rozmiarowo ten zestaw jest na mnie dobry. Zobaczcie jeszcze raz, jak prezentuje się w całości. Zapomniałam jeszcze dodać, że zarówno spodnie, jak i bluza posiadają w środku taki meszek. Kochani, bluza kosztuje 25 zł, spodnie 25 zł, także cały dres macie za jedyne 50 zł. Dziewczyny, teraz dresy w kolorze jasnej zieleni. Zobaczcie, jak ten kolor prezentuje się z bliska. I zacznę od spodni. Są to spodnie z wysokim stanem. W pasie mamy taką szeroką gumkę. Również nogawka zakończona jest gumką. Posiadają kieszenie. Natomiast jeśli chodzi o długość spodni, to zobaczcie, przy wzroście 164 cm długość prezentuje się tak. Tak spodnie wyglądają z tyłu. Natomiast jeśli chodzi o bluzę, to według mnie ta bluza ma bardzo fajną długość. Dół bluzy zakończony jest również ściągaczem. Rękawy mają również ściągacz z takiej szerokiej gumki. Zobaczcie, jak się prezentuje z bliska. Tak wygląda dres w całości. I zarówno spodnie, jak i bluzę mam w rozmiarze L i uważam, że rozmiar jest dobry. Za bluzę, kochani, zapłacicie 25 zł, za spodnie również. Natomiast jeśli chodzi o skład, to mamy tu w składzie 85% bawełny i 15% poliestru. Tak prezentuje się dres, który przed chwilą pokazywała Wam mama, tylko w innej wersji kolorystycznej. No zdecydowanie jest to propozycja dla dziewczyn, które kochają róż. Jeśli chodzi o bluzę, to zdecydowanie zgadzam się z mamą, że ta długość jest fajniejsza. Ja również w tej czuję się lepiej. Zobaczcie, tak prezentuje się dres w całości. Pokażę Wam jeszcze z bliska ten kolor. Jeśli chodzi o skład, to również mamy tu 85% bawełny i 15% poliestru. Jeśli chodzi natomiast o cenę, to cena w kolorze różowym jest taka sama. 25 zł bluza i 25 zł spodnie. I na mnie, kochani, widzicie rozmiar M, który jest trafiony. Kolejne dresy w kolorze zielonym. Tym razem mamy tu ciemną zieleń. Bardzo mi się ten kolor podoba. Jest to model dresów, który już pokazywała Iwona w dzisiejszym odcinku, tylko w kolorze szafirowym. I zacznę od spodni, a tak naprawdę zacznę od długości, ponieważ
Zobaczcie, przy moim wzroście, przy wzroście 164 cm, te spodnie są po prostu za długie. Mam tu nadmiar materiału. No zdecydowanie są to spodnie dla dziewczyn wyższych niż ja. Natomiast jeśli chodzi o górę, to tu chyba też zależy od sylwetki, ponieważ na Iwonie te spodnie wypadały jako spodnie ze średnim stanem, a zobaczcie, na mojej sylwetce wypadają jako spodnie z wysokim stanem. Także no zdecydowanie zależy to od sylwetki. Natomiast jeśli chodzi o bluzę, to tak jak już Iwona wspominała, jest to taka dłuższa bluza, ale ja nosiłabym również ją w ten sposób. Po prostu tak mi się bardziej podoba. Zobaczcie, tak prezentuje się dres z tyłu. Na mnie widzicie rozmiar L, zarówno bluzy, jak i spodni. I rozmiar jest idealny. Jeśli chodzi o skład, to tu również mamy 85% bawełny i 15% poliestru. Za bluzę zapłacicie 25 zł i za spodnie również 25 zł. Dziewczyny, w dresach fajne jest to, że możemy je nosić nie tylko jako dresy, ale również możemy wykorzystać górę i dół w innych stylizacjach. I my dzisiaj właśnie pokażemy Wam kilka naszych propozycji z wykorzystaniem dresów z Pepco w połączeniu z ubraniami z naszych szaf. Dziewczyny, pewnie każda z Was ma w swojej szafie dżinsy i właśnie z takimi dżinsami możecie połączyć tak naprawdę każdą z bluz, które dzisiaj widziałyście. Ja akurat wybrałam tą różową. No i zobaczcie, niby takie proste zestawienie, a uważam, że wygląda naprawdę bardzo fajnie. Dziewczyny, ja do spodni dresowych założyłam t-shirt. W tym przypadku postawiłam na t-shirt z nadrukiem, ale uważam, że taki klasyczny, biały t-shirt założycie do wszystkich spodni, które widziałyście w dzisiejszym odcinku i naprawdę będziecie wyglądały świetnie. Tym razem do spodni dresowych założyłam sweter. Uważam, że właśnie takie spodnie dresowe wyglądają świetnie w połączeniu właśnie z takimi szerokimi swetrami. W tej stylizacji wykorzystałam białe spodnie i uważam, że do tego typu spodni będzie pasowała tak naprawdę każda z bluz, którą mogłyście zobaczyć w dzisiejszym odcinku. Tym razem postawiłam na długą jeansową spódnicę i uważam, że zestawienie tego typu spódnicy z taką bluzą wygląda świetnie. Kobietki, a tak prezentuje się tego typu bluza w zestawieniu z plisowaną spódnicą. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Tak jak już mówiłam, dzisiejszy odcinek jest króciutki, ale mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nasze filmiki Wam się podobają, to zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, żeby z nami na bieżąco. I nie przegapić żadnego odcinka. A dzisiaj już Wam dziękujemy, że byliście z nami. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce. Pa!